Jarmark Jakubowy to nie tylko miejska rozrywka, to także próba przemycenia kultury wyższej do Nysy. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się jego kolejna, 16. edycja. Liturgicznie to właśnie w mijający czwartek świętował Jakub, a jego imienny jarmark tradycyjnie już po raz 16 odbędzie się w najbliższą niedzielę, to jest 28 lipca na rynku w Nysie. To była jedna z pierwszych nyskich imprez, która ostała się do dnia dzisiejszego, a wszystko zawdzięcza niezwykłemu klimatowi. Ona ma jakiś swój charakter, taki bardziej miejski, taki bardziej domowy, taki bardziej rodzinny, taki swojski. I zawsze tu w centrum miasta. Już dzisiaj czuć i widać atmosferę zbliżającego się święta, ale średniowieczny jarmark Jakubowy organizowany przez Fundację Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej rozpocznie się uroczystą sumą odpustową w Bazylice w samo niedzielne południe. A potem o 14 takim oficjalnym punktem jest przywitanie świętego Jakuba. To nawiązanie do historycznego wydarzenia w Nysie do pożaru w czasie wojny 30-letniej, który bohatersko ugasił nie kto inny jak święty Jakub. Wiadomo, że podczas tegorocznych obchodów nastąpi przełom w dotychczasowej obsadzie świętego. Tu są rewolucyjne zmiany. Chyba 12 czy 14 lat był leśniak Daniel, w tej chwili już ksiądz, a w tym roku zmiana. On będzie miał kazanie odpustowe, a taki młody kleryk po maturze wcieli się w tego Jakuba po raz pierwszy. Tajemnicą owiane natomiast pozostaje to, czym święty Jakub dotrze na nyski rynek, a ksiądz Mikołaj Mróz żartuje. Balonem jeszcze nie przyleciał. Oprócz handlowo-kupieckich atrakcji pamiętajmy o kwestii na rzecz Fundacji Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej. To od początku był cel tego jarmarku i to tradycyjnie też tu robimy przy kościele. Wśród niedzielnych atrakcji kolejne zmiany. Scena stanie w nowym miejscu, a grupa parafian przygotowała niespodziankę, do której pieczołowicie przygotowują się już od kilku miesięcy. Będzie coś zupełnie ciekawego, nowego. Grupa parafian i dzieci, i młodzieży, i starszych przygotowała piękne przedstawienie teatralne, jakąś legendę o Nysie. To jest naprawdę bardzo ładna rzecz i sam oczekuję z wielkim zainteresowaniem, jak to będzie. Proboszcz Mróz jako twórca programu szczególnie namawia do wzięcia udziału w wieczornym finale Jarmarku Jakubowego. Zakończenie jest takie, powiedzmy, z wyższej półki, bo o 21:30 jest zawsze nocny koncert organowy przy świecach. Kościół jest oświetlony tylko świecami i w czasie tego nocnego koncertu jest też zawsze niespodzianka. Serdecznie zapraszam wszystkich.